Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W niezwykle ciekawych czasach żyjemy. Jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń. Wiele z tych wydarzeń jest wspaniałych, pozytywnych, dających otuchy i wlewających nadzieję w serca. Niestety dużo też jest złych i nieciekawych, takich, których nie chcielibyśmy przeżywać, a na pewno chcielibyśmy ochronić naszych najbliższych przed ich złym wpływem. W ubiegłym tygodniu byłem na zjeździe księży archidiecezji Denver. Tematem przewodnim było wspólne przeżywanie i zagłębianie się w słowa i postać błogosławionego Jana Pawła II. Wielu z nas widziało niezwykłość Ojca Świętego i zawsze było pod jego wpływem. Ciekawe stwierdzenie padło na zjeździe. Otóż główny prelegent stwierdził: Jan Paweł II pomógł nam wszystkim na nowo odkryć Chrystusa i Kościół. Pomógł nam podnieść głowy i bez obawy czy zażenowania mówić: jestem katolikiem, należę do Kościoła katolickiego. To było wspaniałe świadectwo księdza amerykańskiego. A ja nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że dzięki Janowi Pawłowi II również i my, Polacy, możemy wyżej unieść głowy i powiedzieć odważnie: jestem Polakiem. Jan Paweł II pomógł nam wszystkim odważnie wyznać naszą wiarę i przynależność do tego wspaniałego narodu polskiego. To my wszyscy tworzymy ten naród. W wolności wybieramy drogi patriotyczne, również drogi chrystusowe, bo one tak są ze sobą ściśle związane. Będziemy jeszcze długo wspominali i dziękowali Bogu za Ojca Świętego, za Jego odwagę, którą wlewał w nasze stroskane serca. Mówiąc o wspominaniu, chciałbym zwrócić uwagę na datę 3 maja. To Dzień Matki Boskiej Królowej Polski, to także rocznica wielkiej i ważnej konstytucji, którą nasi przodkowie, rodacy, Polacy ogłosili. Możemy być dumni, że jesteśmy spadkobiercami tego wspaniałego dziedzictwa, któremu na imię Polska. W związku z tą rocznicą po raz kolejny czytałem wiersz Adama Mickiewicza do Matki Polki. Wiersz napisany w innym czasie, innych warunkach społecznych i politycznych, ale wiersz, w którym oddajemy hołd Matce Polce, wszystkim matkom, w przeszłości i tym, które dzisiaj żyją pośród nas. Pisał Mickiewicz: o Matko Polko, gdy u Syna Twego w źrenicach błyszczy geniuszu świetność, jeśli Mu patrzy z czoła dziecinnego dawnych Polaków duma i szlachetność, jeśli rzuciwszy równinników grono, do starca bierze, co mu dumy pieje, jeśli słucha z głową pochyloną, kiedy mu przodków powiadają dzieje: o Matko Polko, źle się twój syn bawi, klęknij przed matki bolesnej obrazem i na miecz patrzaj, co jej serce krwawi, takim wróg piersi Twe przeszyje razem. W rękach Matki Polki jest przyszłość jej dzieci, kraju i tej wspólnoty polonijnej w Denver. Widzę tu powiązania. Różne myśli idą przez głowę częściowo dlatego, że tu w Ameryce w drugą niedzielę miesiąca maja, a więc dzisiaj, obchodzimy Dzień Matki. Ktoś powiedział: matka to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia. Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich naszych matek pragnę powiedzieć także: drogie Matki Polki, spoglądajcie każdego dnia na Maryję, Matkę nas wszystkich. Od niej bierzcie siły do codziennego życia, do prowadzenia waszych dzieci, waszych mężów, waszych rodzin. Niech Maryja będzie waszym oparciem,
niech prowadzi was do Chrystusa i strzeże nieustannie. Z najlepszymi życzeniami i modlitwą, szczęść Boże wszystkim.